Myślenice ITV. Wasza telewizja internetowa. Zakończył się projekt Klasyka Nieklasycznie. Jego finałem był dzisiejszy koncert, podczas którego występowali wszyscy uczestnicy. Koncert Muzyczna Liga Kreatywności był zwieńczeniem warsztatów w ramach projektu Klasyka Nieklasycznie – Muzyczne inspiracje w przyszłość – sektory kreatywne. Zajęcia odbywały się, tak jak już wspomniałam, w dwóch turach po 3-4 godziny lekcyjne. Celem tych spotkań było rozwijanie talentów artystycznych, kreatywności, poznanie kultury muzycznej, improwizacji, pracy w grupie, umiejętność prezentowania swoich umiejętności na forum publicznym, wykorzystanie multimediów, budowanie zespołów. W projekcie uczestniczyło około 50 osób, uczniów Szkoły Muzycznej pierwszego stopnia w Dobczycach. Jako pierwszy zobaczymy warsztaty z choreografem. Nowoczesne układy taneczne do kompozycji klasycznych. Każdy z warsztatów był inną paletą różnorodności, nakierowaną na rozwój osobisty młodych muzyków. Projekt składał się z kilku tematycznych warsztatów, m.in. skomponowania, tworzenie animacji, warsztaty jazzowe, warsztaty z prawa autorskiego, no i warsztaty stworzenia reportażu filmowego. Projekt polegał na tym, żeby muzyka klasyczna dla tych wszystkich uczestników projektu stała się taką radością do tworzenia, do komponowania, żeby z tej muzyki klasycznej brać dużo przyjemności. To tak naprawdę było celem całego projektu. Co działo się na warsztatach, które Pan prowadził? Nasze warsztaty były bardzo ciekawe i pierwszą rzecz, o której muszę powiedzieć, to często uczniowie ze szkoły pierwszego stopnia, tak jak na przykład Pani, macie przed sobą nuty, i instrument po prostu, więc gracie z nut. Moim założeniem było to, żeby uczniowie grali przede wszystkim ze słuchu, więc nauczyłem prostego tematu Różowej Pantery wszystkich ze słuchu. Zrobiliśmy lekki aranż, lekkie zaaranżowanie tego tematu i wykonaliśmy to dzisiaj. Mam nadzieję, że się podobało. Jaki był cel założenia Pana warsztatów? Cel założenia moich warsztatów to było przede wszystkim otwarcie kreatywności u moich studentów, uczniów na stworzenie własnej autorskiej muzyki. Posiłkowaliśmy się spektaklami teatralnymi, do których kiedyś robiłem muzykę, miałem fragmenty nagrane i także posiłkowaliśmy się filmem niemym, do którego próbowaliśmy zrobić muzykę na żywo, czyli jakby go udźwiękowić, nadać mu dźwięk. Oczywiście dialogów nie robiliśmy, tylko jakby samą oprawę muzyczną. Jaka była atmosfera na tych warsztatach? Atmosfera jak zwykle była cudowna, bo to są warsztaty, które przede wszystkim otwierają własną kreatywność. Więc tam nie ma mowy o żadnej spinie, żadnych nerwach. Wszyscy byli uśmiechnięci, ja tak samo. Jestem bardzo zadowolony. Pomimo, że warsztaty trwały tylko kilka godzin, pojętni uczniowie wynieśli z nich wszystko to, co najcenniejsze. Powody do zadowolenia zarówno z pracy uczestników, jak i prowadzących miała zatem dyrektor w Szkole Muzycznej pierwszego stopnia w Dobczycach Magdalena Iżyk. Ja myślę, że takie warsztaty, takie zajęcia dają uczniom szerokie możliwości do rozwijania swoich talentów, bo to nie tylko muzyka typowo klasyczna, granie z nut, ale również możliwość tworzenia czegoś zupełnie innego, tak jak mieliśmy okazję zobaczyć to na dzisiejszym koncercie. Pomysł realizacji przedsięwzięcia Klasyka Nieklasycznie zrodził się w myślach byłej dyrektor Szkoły Muzycznej Moniki Kubały. Warsztaty odbyły się dzięki wsparciu finansowemu Fundacji Wawel z Rodziną, której celem jest upowszechnianie pozytywnych postaw i wzorców społecznych propagujących czynienie dobra. Bardzo dziękuję Szkole Muzycznej za tak wspaniale przeprowadzone warsztaty.
i Wam, że mogliście być tutaj dzisiaj z nami i popatrzeć na efekty tych prac. I dziękuję wszystkim nauczycielom i uczniom, że mogli przygotować tak wspaniały występ. Ja jestem dumny, że Was widzę. Dumny również, że wspieramy to, co robicie. Naprawdę wielka praca. Gratuluję Wam, drogie dzieci, gratuluję nauczycielom, którzy przygotowali ten piękny spektakl i chciałbym, abyście co roku mieli okazję takie spektakle wykonywać ze swej strony, ze strony firmy, którą reprezentujemy z Sylwią. Chciałbym obiecać, że dalej będziemy wspierać szkołę muzyczną, jej inicjatywy, a przede wszystkim Was, drogie dzieci. Jeszcze raz dziękuję za to, co zrobiliście. Wsparcie było możliwe w ramach konkursu Z miłości do radości Serce rośnie drugiej edycji. Jakie ma Pani wrażenia z dzisiejszego projektu? Jestem bardzo, bardzo zadowolona, jestem zaskoczona. To było coś fantastycznego, coś fantastycznego. Ja bardzo proszę, żeby było więcej takich inicjatyw i będę bardzo wspierać każdą taką inicjatywę. Jestem naprawdę, naprawdę bardzo dumna i z uczniów, z Pani Dyrektor i ze wszystkich, dzięki którym ten projekt doszedł do skutku. Co Pani sądzi o warsztatach w szkole muzycznej? Są bardzo na pewno ciekawe. Dużo się z tego mogę nauczyć. Najważniejsze było to, że nauczyłam się dużo rzeczy, na przykład jak obsługiwać kamery, różnych funkcji.